Jarosław Kociszewski. Dzień dobry, zapraszam na Światownik. Dzisiaj porozmawiamy o dżungli, czyli półlegalnym obozowisku uchodźców i imigrantów na północy Francji, a także o sposobie zatrzymywania uchodźców uciekających do Europy już na terenie Afryki, w Sudanie, bardzo kontrowersyjnym sposobie, który budzi coraz więcej wątpliwości. Moim gościem jest Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Calais, czyli od obozowiska nazwanego dżunglą. Przedziwne miejsce, półlegalne obozowisko, bo część zbudowana za pieniądze francuskiego podatnika, a część to po prostu slums. Mówi się, że może tam być nawet 10 tysięcy ludzi w tej chwili, którzy usiłują dostać się do ciężarówek, żeby przedostać się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Jak to jest możliwe, że Francja od lat nie jest w stanie poradzić sobie z takim miejscem? Calais, tak jak zresztą wcześniej szlak bałkański, czy w tej chwili obozy w Grecji, to jest właśnie owoc takiego załatwiania ad hoc pewnego rodzaju problemów związanych z migracją. Tam, gdzie status osób, które chciałyby przyjechać tutaj albo szukając lepszego miejsca do życia, albo ratując się przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Tam, gdzie nie ma wprowadzanych rozwiązań, które są przewidziane prawem, tam właśnie tworzą się takie sytuacje, których nie wiadomo, czy są legalne, czy są nielegalne, czy one są tolerowane, czy nie są tolerowane. Ja bym powiedział, że z braku innych możliwości działania władze francuskie tolerują obóz dla migrantów i uchodźców w Calais, ten nieformalny. Były próby uregulowania tej sytuacji prawnej kilka miesięcy temu, kiedy była jedna ewakuacja, potem była druga ewakuacja. No ale za takimi ewakuacjami muszą iść rozwiązania systemowe, które będą polegały na tym, że ci, którzy chcą przyjechać do Europy, do Wielkiej Brytanii na przykład, mają dostęp do procedur. I teraz tak. Po tym dostępie do procedur wiadomo, która z tych osób jest uchodźcą i wymaga ochrony międzynarodowej i powinna zostać zaopiekowana, tak jak to przewiduje konwencja genewska, a która z tych osób przyjechała z powodów tylko ekonomicznych. W związku z tym nie jest objęta koniecznością ochrony międzynarodowej, ergo można ją zawrócić bezpiecznie do jej kraju pochodzenia. Stosowanie tego typu rozwiązań eliminuje właśnie ten bałagan prawny, który kończy się katastrofą tak naprawdę i dla tych osób, i dla często również dla przyjmującego je społeczeństwa, dlatego że politycy bardzo często to wykorzystują do siania różnego rodzaju fobii. Calais jest świetnym tego przykładem. Znaczy, to jest jeden w tej chwili z symboli tego, jak Europa nie radzi sobie z kryzysem migracyjnym. Protestują mieszkańcy okoliczni, protestują przewoźnicy międzynarodowi, bo ci ludzie są naprawdę zdesperowani, włamują się do ciężarówek, czasem wskakują nawet na samochody w drodze, ryzykują własnym życiem, żeby w jakiś sposób dostać się do portu, w jakiś sposób przedostać się przez Eurotunel do Wielkiej Brytanii. Mówi się nawet o... mieszkańcy Calais proszą o to, by armia francuska się tym zajęła. Czy to zaczyna być absurdalne? No, to jest, znowu, tu nie mam nic tak naprawdę nowego do powiedzenia. To wszystko, te absurdalne skutki, o których pan mówi, to jest właśnie efekt tego, że stosuje się rozwiązania, które są gdzieś wzięte z sufitu zupełnie. I tutaj odpowiedzialność ponosi rząd francuski, Unia Europejska sobie nie radzi, kraje po drodze sobie nie radzą i przepuszczają tych ludzi. Gdzie jest punkt? Oj, tych punktów, o których moglibyśmy powiedzieć, że tworzą pewnego rodzaju zbiór przyczyn, jest wiele. To nie jest tylko jeden punkt. Jeśli chodzi o desperację tych osób, która no to wygląda na materiałach filmowych rzeczywiście czasem drastycznie, jak widać te osoby, które szturmują tiry i próbują się dostać do Wielkiej Brytanii mimo różnego rodzaju zakazów i obostrzeń, to jest właśnie sytuacja taka, w której każdy normalny człowiek zachowuje się w próżni prawnej. Kiedy, no, jakby co ma zrobić osoba, która dotarła do tego Calais, tak? Czy ona ma wrócić do siebie, gdzie? Do Syrii na przykład? Czy ma mieszkać cały czas w tym obozowisku?
no, na pewno nie chce mieszkać, bo chce się z niego wyrwać. Czy też pojechać do jakiegoś kraju, który zaoferuje jej jakiekolwiek wsparcie. I próbą takiego systemowego rozwiązania było porozumienie się z rządem Sudanu, żeby Sudan zatrzymywał ludzi uciekających głównie z Afryki Wschodniej na granicy sudańsko-libijskiej czy sudańsko-egipskiej? Nie znam szczegółów takiego porozumienia. Trudno jest mi komentować taki fakt, czy też przypuszczenia medialne, bo... No, to są nie tylko przypuszczenia medialne, bo na przykład Mohamed Hamdan Daglo, Hameti, przywódca do niedawna milicji, która zajmowała się pacyfikacją Darfuru, chwali się w prasie sudańskiej, że jego siły, teraz to się nazywają siły szybkiego wsparcia, zostały przerzucone właśnie na granicę libijską, żeby zatrzymywać migrantów i według Hametiego setki ludzi zostały zatrzymanych. Nie bardzo wiadomo, co z nimi się dalej dzieje i twierdzi, że za to Sudan dostał 100 milionów euro z Unii Europejskiej. Znaczy, nie znam żadnego potwierdzenia. Jako dziennikarz, co prawda były, ale jednak mający w nawyku to, że informacje należy potwierdzać w trzech niezależnych źródłach, nie jestem w stanie tego skomentować. Gdyby się to potwierdziło, no to oczywiście nie byłoby to rozwiązanie, które byłoby zgodne z jakimikolwiek normami. Natomiast to są spekulacje. Nie chciałbym tu komentować czegoś, co według mnie może być tylko czczą spekulacją. To czy w takim razie tego rodzaju niedosłowne rozwiązania, ale zatrzymywanie ludzi po drodze? Bo wiemy, że są punkty kluczowe. Wiemy, że to tak zwane huby, czyli jednym z nich jest właśnie Sudan, z drugiej strony Afryki to jest Niger. Czy oddziaływanie w tych krajach, zatrzymywanie ludzi tam jest jakimś rozwiązaniem? Nie, to nie, znaczy nie jest to rozwiązanie. To jest może pewnego rodzaju zakopywanie problemu pod ziemię wraz z tym problemem, czyli wraz z żywymi ludźmi. I takie rozwiązania nie powinny być stosowane. Wiem, że bywają stosowane oczywiście, ale to nie są rozwiązania, które są zgodne z prawem humanitarnym, z międzynarodowym prawem humanitarnym. Każda osoba, która ucieka w obawie przed wojną czy prześladowaniem, powinna mieć dostęp do procedur azylowych i zwykle ma, no, chociażby tu przykładem są kraje, które sąsiadują z Syrią, jak również kraje, które sąsiadują z samym Sudanem Południowym, który jest objęty w tej chwili konfliktem, gdzie i Sudan na północy i Uganda, które jest na południe, przyjmuje setki tysięcy tych uciekinierów właśnie z Sudanu Południowego. Natomiast oczywiście za każdym razem, kiedy w grę wchodzi jakieś porozumienie typu Unia Europejska-Turcja, zawarte niedawno, które nie jest żadną spekulacją, jest faktem medialnym, jest faktem nawet nie medialnym, tylko realnym. Zawsze wtedy mamy, my jako UNHCR, na horyzoncie to, czy skutkiem takiego porozumienia będzie poprawa losu ludzi, którzy wymagają tej ochrony międzynarodowej, czy też poprawa losów krajów, które do tej pory ich przyjmowały, ale teraz nie będą ich przyjmować. Więc dla nas ważne jest to, że nawet jeśli fakt jest taki, że Turcja zatrzymuje na swoim terytorium uchodźców, w tym uchodźców syryjskich w większości, to dla nas jest ważne to, żeby w tym momencie zapewniała, władze tureckie zapewniały im dostęp do pomocy humanitarnej, do edukacji, do rynku pracy. No bo każdy człowiek, bez względu na to, czy jest uchodźcą, czy nie jest uchodźcą, no musi mieć się z czego utrzymać, musi móc wysłać dzieci do szkoły. Jakkolwiek banalnie to brzmi, no to taka jest oczywista prawda, że tym osobom należy się wsparcie, które nie będzie polegało tylko na przykład na tym, że mają one prawo do oddychania tureckim powietrzem i nic więcej. To jest trochę za mało i to będzie... Brak takiego wsparcia znowu w sposób nieunikniony będzie generował kolejne ruchy migracyjne. I jeśli te ruchy migracyjne znowu nie zostaną zaadresowane tak, jak powinny być, czyli ci migranci i uchodźcy będą mieli dostęp do procedur, do kogoś, kto zapyta, kto jesteś, kim jesteś, dlaczego przyjechałeś, po co przyjechałeś, czego tutaj potrzebujesz, to będziemy mieli kolejny chaos w postaci
Calais w postaci Grecji i Włoch, które mają obciążone systemy azylowe. I znowu będzie jakby jeszcze większa, zupełnie zresztą nieuzasadniona tak naprawdę, jakby głębiej na to patrzeć, paranoja. I dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby tego typu ruchy migracyjne zajmować się nimi właśnie w sposób zgodny z istniejącymi już od dawna procedurami. Jeszcze tylko jedno zdanie. Unia Europejska to jest 28 państw, w których w sumie mieszka 500 milionów ludzi. Milionowy napływ migrantów oraz uchodźców w zeszłym roku to jest zaledwie 0,2% całej populacji Unii Europejskiej. A mówi się o kryzysie migracyjnym i mówi się o kryzysie uchodźczym. Ja uważam, że tak w ogóle słowo kryzys jest tutaj nieadekwatne. To znaczy ono powinno być nieadekwatne, bo jest niestety adekwatne tylko właśnie dlatego, że to jest problem, który był spychany cały czas na barki innych państw, innych polityków, innych społeczeństw i to się jakby musi w ten sposób skończyć. Dopóki Unia Europejska nie zastosuje rozwiązań, które powinna zastosować, no to będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, które są wynikiem działań ad hoc. I również dopóki Unia Europejska i kraje bogate nie zaczną się zajmować rozwiązywaniem kryzysów, które powodują, że ludzie uciekają. To prawda. Tak długo, ale... No ale tu już musielibyśmy o źródłach porozmawiać, a to jest... To jest zupełnie inna historia. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Kostrzyński. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym Światowniku. Zapraszam na YouTube, na stronę www.światownik.pl i na Facebooka. Jarosław Kociszewski. Do zobaczenia.